Dobry wieczór Państwu. Na transatlantyku Belgrawia, prującym niezmierzoną toń oceanu, podróżowała dookoła świata piękna lordówna Miss Flora w towarzystwie swojej ciotki Patrycji. Cała ta ekskursja niepomiernie ją nudziła, z czego nie omieszkała się zwierzyć uporczywie jej towarzyszącemu porucznikowi Smithersowi. Może mi pan powie, panie poruczniku, po co ja opuściłam Londyn w środku sezonu? Świat jest to nudny i wszędzie taki sam. Wytworne restauracje hotelowe w Sydney, New Yorku czy Hongkongu. Wszystkie są takie same i niczym się nie różnią od restauracji pierwszej klasy na naszej Belgrawii. A i apartamenty, jakie zajmują w hotelach, są niemal identyczne z naszymi kabinami. A mówiono mi, że świat jest taki ciekawy. No czyżby tak było w istocie, panie poruczniku? Kiedy patrzę w pani oczy, Miss Floro, zapominam o całym świecie. Trudno mi więc powiedzieć, czy jest on ciekawy, czy nie. Kocham cię, Miss Floro, kocham nad życie. No może byłbyś pan skłonny poświęcić je dla mnie? Bez wahania. Ach, gdyby w tej właśnie chwili jaka góra lodowa zechciała się zderzyć z naszym statkiem i gdyby zaczął on tonąć, udowodniłbym ci, Miss Floro, żeś mi droższa nad życie. No i co państwo powiecie? Jak na zawołanie zjawiła się góra lodowa, która wyrżnęła w Belgrawię, która natychmiast zaczęła tonąć. Niech orkiestra gra wals na mur albo jakiś inny uspokajający kawałek. Dzieci i starcy naprzód do łodzi ratunkowych. Reszta? Reszta ratujcie jak kto może. No proszę, ratuj mnie pan, panie poruczniku. Ja jestem jeszcze staruszką, a już nie jestem dzieckiem. Nie ma więc dla mnie miejsca w ratunkowej szalupie. No szybciej, szybciej. Mówił pan, że mi ci droższa nad życie, szybciej. A jeśli panią uratuję, czy zgodzi się pani? No, później o tym pomówimy. Na razie ratuj mnie pan, ratuj mnie pan. Ach, gdyby znaleźć się z panią samotnie na bezludnej wyspie. No, może nareszcie nie byłoby to takie nudne. No, no, o, no jak pan to robi? Pognieciecie mi pan sukienkę. Koło ratunkowe zakłada się przez głowę. Nie będziemy wchodzili w szczegóły katastrofy. Dość, że statek zatonął, a porucznik Smithers, pchając przed sobą Florę, docholował ją do bezludnej wyspy, po czym rozpalili ognisko, przy którym oboje się obsuszyli. Nareszcie zaczęło się coś dziać, a tak już było nudno na tym statku. A swoją drogą, halo! Swoją drogą to dobrze, że fale wyrzuciły na brzeg ten serwis z kawą. Okrętowy serwis. Czy była pani łaskawa zauważyć, Miss Floro, że uratowałem jej życie, ryzykując własne? Pan mnie? No dobry. Przecież to ja pana uratowałam, bo dopłynęłam do tej wyspy ciągnąc pana za sobą. Nie wypada mi się z damą spierać, ale wydaje mi się, że to ja, pchając panią przed sobą, dopłynąłem. Wie pan! Wie pan! No cóż, ha! Trudno. Może jeszcze zdarzy się okazja, że bezspornie uratuję pani życie, a wówczas... Tam! Tam na horyzoncie jakiś parowiec! Halo! Ratunku! 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 Może nas zauważą! Ratunku! O! O! A potem będzie pan mówił, że mi pan uratował życie, bo machał pan swoją czapką! O niej będzie pan żądał Bóg wie czego! Ratunku! 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 Nie zauważyli nas! Odpływają! Ale może to i lepiej. Mijały tygodnie i miesiące, lecz niestety nie nadarzyła się okazja, aby porucznik Smithers mógł się wykazać jakimś niewątpliwym bohaterstwem. Flora zaczynała się nudzić i marzyć o jakiejś zmianie. Lecz w końcu postanowiła sama dopomóc wypadkom. Pewnego dnia poszła kąpać się na przyzwoitości na drugą stronę wyspy, zaś porucznik został sam, marząc i śniąc zapewne o tym, że jej towarzyszy w tym zajęciu. Tonę! 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 Ratunku, tonę! Tonę!
Och tak, och teraz, teraz to naprawdę uratował mi pan życie, panie poruczniku. Och pan, ależ mi misioro, nie chciałbym uchodzić za fałszywego bohatera. Niechże pan uchodzi, niechże pan uchodzi, uchodził, uchodził. Tak, proszę państwa, bywa, że któryś z nas, mężczyzn, zostaje bohaterem mimo woli, a raczej z woli kobiety, która chce, żeby nim był wtedy, kiedy ona tego pragnie. Dobranoc panom.